była kenijska grupa Zuma Zuma. Obiecałem Państwu, że dzisiaj będzie sztuka, że dzisiaj będzie trochę kultury, że dzisiaj będzie, jak patrzę na to, dużo gimnastyki sportowej. Jak najbardziej. Witam serdecznie, pan Kamil Zalewski. Drodzy Państwo, tak, z tych Zalewskich, cyrk Zalewski, ósme pokolenie. Nie pomyliłem niczego? Niczego pan nie pomylił. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Państwu. Spotykamy się, jest pan współorganizatorem Festiwalu Sztuki Cyrkowej. 22? Tak, już? 22 edycja w tym roku. Ale zaryzykuję, że 22 festiwal, ale dzisiaj cyrk to coś innego niż cyrk, który ja pamiętam sprzed 20 lat. Nie wiem, co pan pamięta. Wie pan, co ja pamiętam? Urodziłem się na Warmii i Mazurach, w dobrym mieście, w takim małym miasteczku pod Olsztynem. Raz w roku przyjeżdżał do nas cyrk, namiot i magia. Ja pamiętam tylko to. No to dalej kontynuujemy tą magię. Magię cyrku, zapach popcornu, waty, akrobaci, klauni. To wszystko dalej kontynuujemy. A Festiwal Sztuki Cyrkowej organizujemy po to, żeby też pokazywać cyrk premium, żeby można było zobaczyć wszystko, co ze świata jest nowego, także w dziedzinie cyrkowej. Artyści walczą o nagrody, jurorzy przyznają te nagrody, są też, głosuje nasza publiczność, bardzo, bardzo się w to angażuje i poważnie do tego podchodzi. I to jest chyba, przepraszam, jedna z bardziej prestiżowych nagród, nagroda publiczności. No, jak najbardziej. Najbliższa sercu każdego artysty na pewno. Mhm. Także na wszystkich naszych spektaklach głosują widzowie, wybierają swoich ulubieńców i ta nagroda również na koniec festiwalu jest przyznawana. Oraz mamy też od ubiegłego roku jury dziecięce, wybrane dzieciaki, około 10, również ubrani w galowe stroje pewnego wieczoru. Na jednym ze spektakli również będą wybierać swoich ulubionych artystów. Panie Kamilu, pan ma cyrk w DNA, sztukę cyrkową, wielkie show. Jak my wyglądamy na tle Europy i świata? W ogóle można takie porównanie spróbować jakby gdzieś nas umiejscowić? Trudne pytanie. Ja lubię. Będę szczery, ponieważ wiem, że pan też sportem się zajmuje. No niestety, jakbym wziął tak całą ligę naszą cyrkową polską, to tak trochę jak ekstraklasa wśród innych lig. Trzeba kochać Bonasza. Tak. Trzeba kochać Bonasza. Trochę tak. I raczej nie spoglądać w kierunku tej Europy Zachodniej. Trochę tak, ale powiem szczerze, że naprawdę tym festiwalem właśnie staramy się to robić większą jakość. Jest to duży spektakl, bo trwa prawie 3 godziny z przerwą. Jest ponad 30 artystów i różne dziedziny sztuki cyrkowej. Także tutaj to nas ciągnie jakby w górę jakościowo. Dobrze, proszę mi powiedzieć dzisiaj, co jest najtrudniejszym numerem, który możecie pokazać u siebie, jeżeli tak mogę nazwać, jako numer, wykon taki artystyczny. No, nie ma rzeczy łatwych w cyrku, bo albo umiesz skoczyć to salto, albo nie. No, cyrk tak jak boisko, no, od razu pokazuje, czy jesteś dobry, tak, czy zły. Szybka weryfikacja. Od razu, jak najbardziej. Także co jest najtrudniejsze? No, jako strony organizatora, no to logistyka, ale na arenie nie mogę powiedzieć, która dziedzina jest najtrudniejsza, bo każda jest trudna. No, czy to jest żonglerka tradycyjna, czy to jest żonglerka nogami, prawda? Tu już na wyobraźnię działam trochę, jak to nogami, prawda, żonglerka? Trzeba przyjść i zobaczyć. Zapraszam, tak, do końca października, Górczewska 124 metro Ulrychów, w weekendy, także jeszcze 3 weekendy, jutro zaczynamy trzeci weekend, galowe przedstawienia z jurorami, w niedzielę wręczanie nagród, potem pokazujemy mistrzów, ale tak jak mówiłem, widzowie dalej głosują i na ostatnim spektaklu wręczamy waszą nagrodę naszej publiczności. Czy polski artysta albo artysta występujący na takim festiwalu może czuć się doceniony, jeżeli chodzi o wkład pracy, gigantyczny wkład, jaki musi zrobić, żeby dojść do takiego poziomu, żeby móc współpracować z panem? Tak czysto pytam teraz jako nie człowiek z branży, czy ci ludzie w Polsce są docenieni? Na pewno, jeżeli ktoś wykonuje, to reprezentuje taki poziom, który uznajemy, żeby zaprosić go na nasz festiwal, to jak najbardziej tak.
Tylko że jeżeli na przykład na nasze domowe tutaj podwórko polskie, gdzie wciąż funkcjonuje jak najbardziej szkoła cyrkowa państwowa w Julinku, nie cała ta młodzież ze szkoły na przykład wiąże swoją przeszłość z cyrkiem. Niektórzy to dlaczego traktują akurat to jakoś to? Tak jako fitness, jako hobbystyczne działania, a niektórzy są stricte ukierunkowani, tak, ja chcę być artystą w cyrku, chcę występować w Polsce i też na pewno za granicą. Cyrk bez zwierząt. Czy może mi pan powiedzieć, od kiedy polski cyrk w Polsce nie ma zwierząt w cyrku, koncentrujemy się tylko i wyłącznie na tym, co ma do zaproponowania artysta? My nie mamy zwierząt od przerwy pandemicznej, że tak powiem. Mhm. Nasze ukochane zwierzęta, to był długi okres przerwy, po prostu stały się leciwe i mają emeryturę, bądź u naszych znajomych, bądź na naszej bazie, gdzie jest też szkoła jeździecka konna, dzieciaki tam sobie nasze cztery konie palomino codziennie myją, głaszczą i jeżdżą sobie. Zasłużona cyrkowa emerytura. Jak najbardziej tak. Powiem szczerze, wymaga to ogromu pracy, serca, żeby mieć te zwierzęta. Myśmy na razie od tego odeszli. Jak wiele osób, wie pan, spotykam się w Polsce z publicznością, wiele osób myśli, że wszedł ustawowy zakaz występu zwierząt w cyrkach. Takowego zakazu jak na razie nie ma. Niektóre cyrki wciąż kontynuują tradycję posiadania zwierząt. My na razie ich nie mamy w spektaklu. Panie Kamilu, czy to traci na atrakcyjności nieposiadanie zwierzaków, bo ja rozumiem, że traktujecie je jak członków rodziny, członków ekipy. Czy jesteście troszeczkę mniej atrakcyjni bez zwierzaków? Staramy się nie, bo żyjemy z widza. Mhm. Nie mamy jakby takich wielkich sponsorów i tak dalej. Nasz od lat po prostu my funkcjonujemy. Zresztą Cyrk Zalewski ma 30-lecie nasz w tym roku. Staramy się wysokiej jakości spektakle prezentować, czy ze zwierzętami, czy bez, bo nam najbardziej zależy na widzu, żeby co roku do nas przychodził. Bo co roku odwiedzamy te same miasta, mhm, zmieniamy co roku spektakl. Co mogłoby być takim momentem przełomowym dla Cyrku Zalewskiego, dla cyrku w Polsce? Zainteresowanie konkretnej grupy, nie wiem, pieniądze zewnętrzne, które pozwalałyby wam się rozwijać i powiedzmy podnosić poziom, żebyśmy byli mniej więcej na tej samej półce jak Europa Zachodnia? Wydaje mi się, że brakuje, to mogę trochę większy wywód. Oczywiście, bardzo proszę. Moim zdaniem, może koledzy z branży się nie zgodzą, dla mnie troszeczkę zatraciliśmy kulturę cyrku w mass mediach i w przestrzeni w ogóle życia Polaka. Mhm. Za granicą, gdzie są zajęcia w szkole o cyrku, gdzie jest dużo cyrków w telewizji, w różnej formie, czy to w bajkach, czy są książki. Na Węgrzech nawet są wykłady w stacjonarnym budynku cyrkowym w Budapeszcie. Takich rzeczy w Polsce jest bardzo mało i zabrakło osób, które by jakby promowały tą sztukę, żeby ona była, istniała też w mediach jak najwięcej. Mhm. Też festiwal jest tym pretekstem, że możemy, jeżeli takie sympatyczne redakcje jak państwa czy inne zaproszą, możemy o tym i porozmawiać, prawda? Tutaj mi tego brakuje, że tak jak w szkole też jest o teatrze, prawda, o kinie dzieci się uczą, to o cyrku już raczej nie. I dobrze, że jest jakieś tam mini muzeum w Julinku ale jest potrzeba tego cyrku, bo widzę, że i coraz więcej zajęć, fitness, mhm, i tak dalej. W oparciu o to, co wy pokazujecie u siebie. Z jakieś zajęcia na trapezie, mhm, na szarfach, na takich rzeczach. I tego jak najwięcej, żeby była kultura cyrku i wtedy więcej osób też będzie przychodzić i też żeby wiedziała trochę o tym cyrku, a nie żyła stereotypami. Tak się zastanawiam, co was inspiruje, macie tak dużo doświadczenia, że macie swoje sposoby, ale patrząc na te akrobacje, to jest robione tak wysoko, to jest tak trudne technicznie, to jest sport na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo. Można o to zadbać?
Bo ryzyko jest bardzo duże. No nie, no są występy, które, w których nie można zadbać o bezpieczeństwo w tym sensie, że będzie jakaś linka zabezpieczająca, prawda, czy materac. Choćby wahadło, gdzie dwóch panów sobie na nim chodzi, to nie ma jak linka, bo by się wkręciła w to wielkie wahadło. Motory w kuli, gdzie pięciu jeźdźców jeździ w wielkiej o średnicy 5 metrów kuli i nie wiem, jak oni koordynują te ruchy z ogromną prędkością, jadą i się nie zderzają. Ogromne wrażenie to robi na widzach, zresztą są z nami od kilku lat, bo tak się podobają, że nie możemy się z nimi rozstać. To są rzeczy, które no, takie kaskaderskie troszkę i tutaj nie ma jak się zabezpieczyć. Panie Kamilu, inspiracji pełnych po brzegi wypełnionych nie tylko festiwali, ale tych miejsc, których, jak pan powiedział, co roku odwiedzacie, atrakcyjności, kreatywności i otwartości Polaków z powrotem na cyrk. Dziękuję bardzo. Pan Kamil Zalewski był moim gościem. Bardzo dziękujemy również grupie Zuma Zuma. Drodzy Państwo, to było na tyle. Mam nadzieję, że spełniłem swoją obietnicę, że było o kulturze, było troszeczkę wszędzie. Oczywiście przemycałem sport. Było o kreacji, było o pięknie. A teraz będzie trzeba wrócić do rzeczywistości. Ja na dzisiaj bardzo dziękuję.